Witam Was bardzo serdecznie. W pewnym sensie zupełnie przy okazji mamy nowy projekt, ponieważ kolejny miał być projektem rower przełajowy. Ale ponieważ udało mi się poskładać fajny sprzęt, który sam zawsze chciałem też poskładać, to mamy projekt 2000. To jest cały nasz osprzęt, który udało mi się skompletować i złożymy go na tej ramie pochodzącej z Danii, gdzie naprawdę jest duch kolarski. To jest rama Principi. Udało mi się ją kupić prawie nową, ponieważ nową ramę kupił pewien kolarz i okazała się ona dla niego za mała, więc odsprzedał mi też z pewną ilością części. Tutaj mamy 55 cm rura górna, 52,5 od środka suportu do środka rury górnej. Piękny, bardzo klasyczny wygląd, śliczna naklejka tutaj od Principi z Danii, gdzie piszą Custom Shaped and Designed Aluminium, czyli aluminiowa rama customowo, tak, wyprofilowana i zaprojektowana. Jest też powiedziane o tym, że była ona, jest ona utwardzana metodą T6. No i na końcu dodano prawdopodobnie najlepsza rama na świecie. No i w końcu flaga Danii i dopisek, że wszystko to robione z pasją. Rama ta bardzo mi się podoba, ponieważ jest to bardzo klasyczny kształt ramy roweru szosowego, ale kiedy przyjrzymy się bliżej, to okaże się, że to nie są po prostu zwykłe rurki aluminiowe zespawane ze sobą razem. Nie widać tutaj tak mocno tego formowania. Być może nie jest to hydroformowanie, a może jest hydroformowanie, ale te rury nie są takie same na całej długości. Widzimy chociażby, że ta potężna rura główna Principi Model Revolution SX tutaj ku główce ramy rozszerza się, tworząc mocniejsze połączenie. Podobnie sama główka ramy również nie ma na całej długości takiego samego kształtu. Mamy też bardzo ładnie ukształtowane dolne rury tylnego trójkąta oraz górne rury tylnego trójkąta i jak widzimy mocne, bardzo fajne haki ramy. Osprzęt taki tutaj mamy to Shimano Horus. W większości mamy w zasadzie kompletną grupę Horusa z wyjątkiem prawej klamkomanetki, która jest Veloce, ale to jest ten sam kształt co klamkomanetka Horusa. Zaraz też Wam wiem, więcej Wam o sprzęcie powiem. Wkład suportu również oryginalny jeszcze na kwadrat Campagnolo Horus. Rama z tym wkładem suportu na kwadrat, z pełnymi sterami Chris King, wszystkimi śrubami, hakiem przerzutki i zaciskiem sztycy, waży 1750 gramów na mojej wadze, a więc będzie to sporo poniżej 1500 gramów w tym rozmiarze. Klasyczna, mocna, nie super wycieniowana rama, więc moim zdaniem bardzo, bardzo fajne osiągnięcie. To, co mi się też podoba, bardzo mądre rozwiązanie przelotek poprowadzenia dwóch pancerzy linek do przerzutek. Nie ma żadnych szans, żeby te pancerze w jakikolwiek sposób nam przeszkadzały, miały złe wygięcie albo rysowały ramę, ponieważ idą one do przelotki, która jest na wylot wmontowana, wspawana czy wklejona w tym też przypadku. Tu są takie dwie rureczki od spodu, od środka widać, że one tam są w środku, w główce ramy. To jest piękne, tutaj na górze tylko jest potrzeba takiej naklejki, osłonki, bo jeden pancerz do hamulca idzie do przelotki tutaj na górze, na rurze górnej, czyli jedna linka na zewnątrz i pozostałe linki, one też są na zewnątrz, one idą przez główkę ramy i od tych przelotek będą biegły sobie tutaj do ślizgacza w mufie ramy. Super sprawa, kolor, nie jestem najlepszy w kolorach, ale to jest coś granatowego, jakiś taki granatowy metalik, bardzo ładna ramka. Odkładam ją i opowiem Wam jeszcze o sprzęcie. Może też Wam wspomnę od razu, że podzielimy sobie ten projekt na kilka odcinków, w których najpierw zajmiemy się kołami, zajrzymy do nich, a potem będziemy już składać całość. Mamy tutaj, tak jak Wam powiedziałem, Campagnolo, Horus Veloce, klamkomanetki, kształt ten sam. Zmiana biegów, moim zdaniem dużo bardziej intuicyjna niż w Shimano i w SREMie. Double tapa sremowskiego w ogóle nie lubię. Ale w Shimano na przykład kochałem w Sorach właśnie taki system, czyli jednym palcem wrzucam, a kciukiem zrzucam. Bardzo intuicyjne. Dwa różne palce robią dwie różne rzeczy. To mi się tutaj w klamkomanetkach podoba.
kiedy patrzę chociażby na przerzutki, widzimy tutaj no, pięknie zaprojektowane, pięknie wygrawerowane śruby. Wszystko jest rozkręcalne, rozbieralne, absolutnie żadnych luzów. Tak jak Wam pokazywałem to w przypadku starego Shimano XT730, to oczywiście nie jest tak stara grupa, to jest model może nie najnowszy, ale tutaj mamy już technologie bardzo współczesne. Mamy na przykład przednią przerzutkę już na hak. Ponieważ nasza rama haka nie posiada, będziemy montować specjalną obejmę, która nam złapie przednią przerzutkę na hak. Też Campagnolo Horus. Mamy korbę, która do naszego wkładu supportu na kwadrat pasuje. Campagnolo Horus. To wszystko naprawdę nie jest ciężkie i zobaczcie, że kiedy złożymy ten rower na tym osprzęcie, to będzie on niedużo cięższy od naszego Cannondale'a. Też trochę dzięki dobrym kołom, które do niego włożymy, ale cały ten osprzęt jest naprawdę nieciężki. Chociaż uda nam się go w fajnej cenie złożyć. Dziesiątka, dziesięciorzędowa kaseta Campagnolo, strasznie mi się podoba to, w jaki sposób one są powycinane, zaprojektowane. Można mega dużo tysięcy kilometrów na tym przekręcić. Jedną z perełek też w naszym osprzęcie będzie sztyca Tune. Mamy tutaj średnicę 31,6, a więc gruba rura. Nie 27,2, nie 25,4, tylko 31,6. Przy takiej grubości rury kompletna sztyca waży około 180 gramów. Aluminiowa, nie mamy tu żadnego karbonu, więc bardzo fajna sprawa. No i komplecik od firmy Pro. Mamy mostek z bardzo fajnym systemem mocowania kierownicy. Będę Wam go pokazywał podczas mocowania kierownicy. I sama kierownica również Pro, lekka, sztywna, z anatomicznym kształtem. Powinna też być wygodna, więc piszcie, jaki byście widzieli tutaj kolor owijki. Chociaż prawdopodobnie ktoś już sobie ten rower zaklepał, więc jeżeli rzeczywiście się zdecyduje, to pewnie on zadecyduje o tym, jaka będzie tutaj owijka. Hamulce, wszystko piękne, nic absolutnie nie zaśniedziałe, wszystko w zasadzie jak nowe wygląda. Te hamulce też mogą przejeździć miliony kilometrów. No i w końcu koła. Koła, które bardzo lubię, Mavic'i Xeriumy, to nie jest model SL, to jest model SSC. Bardzo lekkie, dużo sztywniejsze na przykład od moich Shimano RS11, które mi się tak wizualnie nie podobają. Kiedy te koła założyłem do mojego Canona, to wygląd jest naprawdę inny. Może przy okazji też zajrzenia do łożysk pokażę Wam, jak wygląda rower na kołach, mój Canon na kołach standardowych i na takich, jakby wyglądał. Mamy szprychę Aero, wszystko chodzi pięknie. Tak naprawdę to wszystko tutaj już zrobiłem, bo dzisiaj od rana nagrywam Wam w zasadzie ten film. Najpierw skończyła mi się bateria w mikrofonie, a potem jak już nagrywałem Wam właśnie, jak rozbierać łożyska i jak je smarować, to po prostu coś mi się stało z tym mikrofonem, że mi się po prostu sam czasami wyłącza, więc miałem kolejne półtora godziny nagrywania bez dźwięku. Dlatego nagrywam jeszcze raz i będzie ten film tak późno. W każdym razie jeszcze raz rozbierzemy te kółka jutro. Pokażę Wam dokładnie, jak można serwisować. Na pewno minusem tych kół jest to, że po latach, zwłaszcza używania myjki ciśnieniowej, lubią się odklejać naklejki, więc dla nowego właściciela, czy tutaj na Piaście, także będzie to robótka czyszczenia i poprzyklejania sobie tego dokładnie. Oczywiście, jeżeli będzie się chciał w to bawić, ale myślę, że tak, że będzie chciał. No i tutaj bębenek, tak jak widzimy, pod Campagnolo. Różnice między Campą a Shimano pokażę Wam jeszcze przy okazji serwisu tych kół. Zostaje nam więc jeszcze dokupienie dobrych pancerzy. Łańcuch mamy też oryginalny, horusowski. Przyjdzie owijka i możemy składać piękny rower. Zmieścimy się na dobrych kołach w cenie 2000 i będzie to rower, na którym będzie można się było ścigać i trenować przez całe lata. Sam chyba, nie chyba, ale na pewno będę składał Canona na Campagnolo właśnie 10-rzędowym, więc jak przejadę się na tym, będę też widział, jak Horus 10-rzędowy działa. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach, a już następnego dnia będzie odcinek dotyczący kół tego roweru. Dzięki za obejrzenie, pozdrawiam Was i działamy z kolejnym projektem. Na razie, hej!